Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na dziewiątą analizę, dziewiątą partię meczu o Mistrzostwo Świata w szachach pomiędzy Niepomniaszczym a Dinklirenem. Bardzo dobre zawody panowie grają, znaczy zawody, no to jest fantastyczny mecz, tu jest bardzo dużo zwrotów akcji, sporo błędów, sporo nerwów i ciekawe rzeczy się dzieją na szachownicy. Zapraszam do analizy. Nepo rozpoczął ruchem E4. Dink tym razem nie odpowiedział obroną francuską, a ruchem e5. Tego można się oczywiście po nim też spodziewać. Skoczek na f3, skoczek c6, goniec b5, partia hiszpańska. Skoczek na f6 z atakiem i Nepo tutaj sobie zagrywa d3, goniec c5, posunięcie c3. Przypominam, że tutaj jeżeli będzie bicie skoczka, odbijamy pionkiem z d i jeżeli skoczek zbija na pionka na e5, to wtedy hetman wjeżdża na d4. Czarne wygrywają, bo to jest atak matowy i atak na figurę. To taka pułapka, często nie wspominam, jeżeli jest ten debiut. Posunięcie na c3, tutaj roszada ze strony czarnych, roszada d5, czyli atakujemy centrum, na co Nepo odpowiedział skoczek na d2, czyli tak no, spokojne podejście do tej sytuacji, do partii. Widać teraz po ruchu czarnych, że po wybiciu i wybiciu powstaje nieco symetryczna pozycja. Posunięcie A5, ten ruch jest potrzebny do tego, żeby nie było zagrania B4, też jest takie łapanie troszeczkę przestrzeni na tym skrzydle, poza tym goniec zawsze się ma fajnie gdzie schować, przy okazji jakby trzeba było posunięcie A4, czyli widzimy pionki tutaj ze sobą na skrzydle powalczyły, hetman E7, hetman C2. Jeżeli byśmy chcieli zbić skoczka, bo to się może narzucać, to wbrew pozorom to bicie nie jest takie dobre, dlatego że pionki, one są zdublowane, ale pozycja czarnych jest o wiele, wiele lepsza z uwagi na bardzo silnego gońca białopolowego, który może nieźle tu sobie pohasać. Parę gońców zresztą, no i jeżeli biały by chciały po prostu zepsuć tylko strukturę, to im się to udało, ale pozycyjnie nie jest najlepiej. Jeszcze wolna linia przy okazji, więc na takie rzeczy trzeba uważać. Nie zawsze bicie jest dobre, jeżeli jest coś do zbicia. Hetman C2, skoczek B8. Właśnie, moi drodzy, ten ruch może zaskakiwać, ale to jest bardzo ciekawe posunięcie. No, powiem szczerze, widziałem też takie cofanie się figurami w debiucie. To na pewno może mieć na celu wprowadzenie pionka na C6, wprowadzenie skoczka na przykład przez A6, przez C7, przez E6. Takie różne ciekawe plany, ewentualnie przez skoczek D7. Różnie można fajnie grać. Ciekawy ruch, trzeba przyznać. Zobaczcie, jakby na przykład tutaj zawodnik, powiedzmy, bez kategorii szachowej, zagrał teraz skoczek B8, to prawdopodobnie byśmy stwierdzili, ale słabe posunięcie, bo cofną figurę. Nie do końca tak jest, jednak tutaj arcymistrzowie wiedzą, co robią. Wieża E1, czasami też jest ciężko to po prostu zrozumieć, ale jedźmy dalej. Wieża D8, H3, H6, czyli nie wpuszczamy tutaj sobie figur wzajemnie. Skoczek F1, typowy plan przerzutu figury do centrum albo na skrzydło. C6, goniec wrócił na C4, skoczek A6. No i widzimy, że mimo, że straciły tutaj czarne tempo, to nie jest tak najgorzej, bo ten skoczek oczywiście może przejść tędy. To bicie na A6 nie jest najlepsze oczywiście białymi, bo goniec jest tutaj silną figurą. Skoczek zagrał na G3, hetman C7, goniec A2. Tutaj też za dużo nie ma co, że tak powiem, każdego ruchu mocno omawiać, gdyż to są takie typowe manewry na szachownicy w tych strukturach B5. Tutaj Dink postanowił zagrać troszeczkę, widzimy na skrzydle mocniej, hetman E2 i wieża B8. Zobaczcie, że komputer ten ruch nie za bardzo lubi. Powiem szczerze, nie mam pojęcia dlaczego, bo według mnie jest to bardzo ludzkie posunięcie. Tutaj maszyna proponuje zagranie goniec F8. W ogóle kto takie ruchy by wymyślił? Ja oczywiście podpieram się troszeczkę tutaj silnikiem, bo czasem ciężko po prostu zrozumieć ruchy tak zaawansowanych zawodników. Silnik po prostu wyjaśnia sprawę taktyczną. Tutaj po wybiciu zwróćmy uwagę, że teraz jak poskoczek by zagrał na C5 na końcu, to czarne mają naprawdę sporą inicjatywę, uważam, i można sobie wieżą na B8 czmychnąć i skoczek na C5 też stoi bardzo dobrze. Poza tym też na D3 można się wpakować i zrobić niezły ramadan. Moi drodzy, wieża B8 ze strony czarnych, skoczek zagrał na H4, tutaj skoczek ma chrapkę na pole F5, goniec wrócił, hetman F3, no Nepo na pewno tutaj próbuje sztuczek w postaci goniec bije H6, ewentualnie żeby tutaj dziabnąć, przepraszam, też są fajne motywy właśnie w postaci
Skoczka G6. Jeżeli hetman by nie zagrał na F3, to skoczek G6 też jest ciekawą opcją, żeby zdjąć tutaj po prostu gońca. Zauważmy, że nie można zbić. To jest piękne związanie. No cóż, ale poszło inaczej. Hetman F3. W tym momencie pionek zbił na A4. Odważnie, to mi się bardzo podoba. Tutaj wieża się otwiera. Goniec zbił na H6. Można powiedzieć, że trzeba się czarnymi tutaj nieźle bać. Ale nic bardziej mylnego. Skoczek zagrywa na C5. Świetnie, tu sobie skoczek będzie radził. Ja powiem szczerze, na pierwszy rzut oka, jakbym miał zobaczyć te pozycje, naprawdę wybrałbym czarne, wbrew temu, że tutaj te figury mocno na skrzydle grają. Bardzo mi się podoba ten układ skoczka, pionków i wieży. Ale to, że się podoba, to mało. Trzeba to dobrze wykorzystać. Skoczek zagrał na G6. No cóż, widzimy, że tu są figury pod biciem, ale zwróćmy uwagę, że jak będzie bicie tutaj, to bije tutaj. Skoczka nie można tknąć, cały czas jest to samo związanie gońca tutaj na króla. I teraz czarne zbiły na B2. Nepo sobie to policzył, zbił skoczkiem na F8. To jest też dobre dla Nepo, dlatego że staje mu para gońców i wieża zbiła na F8. Ale czarne mogły w tym wypadku zagrać dosyć ciekawie i lepiej. Wtrącić takie posunięcie jak wieża D3, całkiem niezłe zagranie. I na przykład goniec jak wróci na E3, bo to się bardzo narzuca, jest dobre po prostu. To bardzo ciekawy ruch i uwaga! Nie jest to bicie skoczka. Zwróćmy też uwagę na to, że skoczek nie może nigdzie uciec, więc teoretycznie nie musimy się śpieszyć z biciem skoczka, coś ciekawe. Niesamowite. Tutaj na przykład zagranie skoczek B3, bicie i czarne uważam, znaczy silnik mówi remis, coś tam, ale nie zawsze patrzmy na silnik. Są takie też, ja tak przy okazji powiem, zadania szachowe, gdzie silnik wskazuje ogromną przewagę jednej ze stron, a tak naprawdę jest to czysto teoretyczna pozycja. Ale dobra, to nie o to teraz tutaj chodzi, moi drodzy. I tutaj myślę, że ta pozycja jest spoko czarnymi. Tego skoczka zawsze jesteśmy w stanie wziąć, a pionki mogą być tutaj bardzo groźne. Jednak w partii było inaczej. Wieża zbiła na F8. W tym momencie goniec zagrał na G5. No Nepo niby trochę gorzej, no ale wiecie, taki ruch jak goniec C4 proponuje silnik. Ale nie wnikam mocno. Zresztą, słuchajcie, tutaj panowie są na bardzo wysokim poziomie i naprawdę grają dobre szachy, bardzo też dobrze liczą, więc tutaj się nic jakoś tak złego nie dzieje. Ważne jest to według mnie, że Dink gra troszkę szybciej. Ostatnio niestety miał bardzo mało czasu na wszystko, ale teraz przyspieszył i to jest dobry prognostyk na przyszłe partie. Goniec zagrał na G5, na skoczka. W tym momencie tutaj skoczek zagrał na H7, goniec wrócił na C1, wieża B5 i goniec zagrał na A3. Te gońce naprawdę stoją imponująco i fajnie tutaj wiążą te figury. Lecz prosta wieża E8, goniec C4 wydaje się super. Ale uwaga, teraz następuje piękny ruch i naprawdę on nie jest aż taki trudny, jeżeli ktoś ma troszeczkę pojęcie o strategii i jest w stanie wyczuć w pewnym momencie fajną taką, jakby to powiedzieć, okazję do tego, żeby troszeczkę na szachownicy zamieszać. Jest to ruch goniec E6, bardzo fajne posunięcie, dlatego że jak goniec zbije wieżę, czyli białe zdobędą jakość, to ta pozycja... Biorę w ciemno czarnymi zawsze. Mimo, że silnik wskazuje lekką przewagę białych. Oczywiście, silnik liczy materiał, ale pozycyjnie z takim pięknym gońcem i z tymi pionkami, no to powiem szczerze, chyba każdy szachista chciałby grać. No cóż, i Nepo, co ciekawe, w ogóle nie był zainteresowany wieżą, zbił gońca. Skoczek odbił. Skoczek na F5. Posunięcie C5 dosyć szybko zostało zagrane. Hetman E2. Wieża B3, hetman C4, hetman C6, no wiadomo, trzeba tutaj bronić pionka. Goniec zagrał na C1, skoczek na F6, powrócił troszeczkę skoczek do gry. No i hetman wziął pionka, tutaj oczywiście to i tak by zostało zbite. Wymiana hetmanów nastąpiła, moi drodzy, no i tutaj wieża zbiła pionka, goniec B2. No i ta pozycja się niestety... No, niestety albo stety w sumie upraszcza, zależy kto jaki wynik chce osiągnąć. Goniec zbił pionka, wieża B4. Wieża zbiła, wieża E4, bicie i w tym momencie wieża zagrała na A4. I co ciekawe, Dink wybiera bardzo fajną drogę, bo niestety w tej pozycji, na tym poziomie, ani jedna, ani druga strona nie są w stanie wygrać. Taka jest prawda, przy
No, w miarę poprawnej grze. Skoczek D4, bardzo ciekawe podejście, dlatego że czarne oddają pionka. Tak też się podziało. Oczywiście nie możemy w tym momencie zbić tego skoczkiem, bo czarne zbiją gońca. Nadal to jest pozycja remisowa, ale jednak zostaje pionek więcej. Znaczy, zostaje porówno w pionkach. Poszło bicie gońcem i wieża zbiła. No jest pionek więcej po stronie Nepo, lecz ta pozycja jest teoretycznie remisowa, ale trzeba bardzo jeszcze uważać. Jednak tak doświadczony zawodnik jak Dink sobie tutaj radzi. Król G7, wieża B4, skoczek G3, o, ciekawe posunięcie. I co ciekawe, w tej sytuacji skoczek zagrywa na F5. Po biciu niektórzy by się pewnie zastanawiali, co jest w tej pozycji. Przecież pionki się zdwajają, tu zostają 3, ten jest wolny i jest fajnie. To jest też remisowa pozycja, bez problemu czarne dadzą radę się tutaj królem przytrzymać i tańczyć gdzieś tam, może nie tu, tańczyć gdzieś tam wieżą z tamtej strony i ten pionek nie ma prawa tutaj dojść do pola przemiany. No, na pewno czarne sobie z tym poradzą. W partii jeszcze nastąpiło skoczek G4, wieża E7, próba wymiany, wieża B5, wieża dała szacha, król H2, wieża B7. No i tutaj oczywiście teoretycznie już przeciwnicy mogli podpisać remis, jednak trochę tych ruchów jeszcze wykonali, jest konkretne F5, król, wieża E7, no i nastąpiła wymiana. W tym momencie skoczek E5, G5, no Nepo to już, przepraszam, Dink wiedział, że ta pozycja jest remisowa. Nastąpiło H4, nie ma jak się w zasadzie przebijać. Wymiana piona jest zawsze dobra, przy bardzo małej ilości, jeżeli chcemy, małej ilości oczywiście figur pionków, jeżeli chcemy zremisować. Jest H3, bicie, przepraszam, jest król E7. No i tutaj panowie porobili kilka ruchów, które są, myślę, że względnie proste do zrobienia, żeby te pozycje po prostu zremisować. Ja tutaj już nie komentuję bardzo mocno, można sobie to oczywiście przejrzeć samemu. Po prostu tutaj już Dink kontroluje sytuację i nie jest w stanie tego po prostu przegrać. Tak, i ta pozycja, moi drodzy, za moment kończy się remisem. Dokładnie w tej pozycji panowie na ten remis się zgodzili. Uważam, że remis czarnymi dla Dinka jest ok. Mam nadzieję, trzymam kciuki za niego, bo mu kibicuję, że w przyszłej partii się przełamie i wygra białym kolorem. Zobaczymy, jak to będzie. Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.